No dobra, moi drodzy, teraz tak, trzeba będzie coś zrobić tutaj mądrego. I przede wszystkim tak, ty sobie wskocz tu. No to biegniemy. Tu jest drugi snajper. Dama jest już poważnie uszkodzona, ale wygląda na to, że możemy opóźnić jej zawalenie, jeśli otworzymy zawory przepustowe znajdujące się na drodze do transportu. Moi drodzy, jeżeli otworzymy te zawory przepustowe, to na 100% te brzydkie ufiaki spadną nam z nieba. Otwieramy po jednym zaworku. Najlepiej. Najlepiej po jednym. Teraz tak. Karabin laserowy. Ciężka broń. Ciężka broń tutaj. Tu jest raz. Druga ciężka broń. To jest dwa. Biegnę. Trzecia ciężka broń. Peter de Jong. Ciężka to wcale nie jest ciężka. Dobra, jest. Teraz tak, ty. Już biegnę. Dobrze, to biegnie. Bardzo jestem ci zobowiązany. I co teraz? Dowódco, do pozycji uderzeniowego 1 zbliżają się wrogie samoloty. Wygląda na to, że obcy sprowadzają posiłki, by odnaleźć ciężarówkę. Jaki słodki. Nie mógłbyś się ruszyć? No dobra. To teraz tak. Po pierwsze, spróbujemy to porozdzielać jakoś. Jakbym miał taką snajperkę fajną. Tamtego. Dobrze. Z plazmy. Proszę, jaki sympatyczny strzał. No ale dlaczego nie masz podwójnego tego? Dobra. Walić go. Tylko za piątkę. Skarpeta. Teraz będę na miejscu. Ze zawody. Ostrzeliwują mnie. Błyskawiczny refleks zadziałał. Teraz damy mu podwójnego strzała. Czy jeden wystarczy? Jeden wystarczy. Baba. Zamk. Jestem w drodze. Przestaw się tu. Zawór jest szeroko otwarty, ale musimy znaleźć ciężarówkę, nim będzie za późno. Dołożyliśmy sobie. Jeden zawór dołożył nam dwie tury życia. Ty robisz tutaj wartę. Teraz tak. Relay. Relay, co ty zrobisz, kochany? Dobra, kochana, przeładujmy to, załadujmy to. Dowódco, zbliżają się do was nowi przeciwnicy. Zasadziliśmy mu krytykę. Fajne. Pytanie, ile ich mamy? Dobrze. Teraz tak. Bez obrazy koleś. Ale... wiesz co? Ja to sobie zapiszę.
bo widziałem wiele różnych śmiesznych rzeczy. Z takiego bliska, jakbyś nie wcelował, masz szansę zabić tak. Tych dwóch gnojków tą jedną rakietą. Plus naruszyć tego delikwenta. Więc strzel mu w bańkę, a nie gdzieś nie wiadomo. To wszystko zdechło. Ty w takim razie spróbuj dokończyć sprawę. Dobrze, ile mam? Dlaczego mam tylko 6 tur? No dobra. Dejo, nie dyskutujemy dlaczego. Robimy tu. Już się zarobione. Idą na was. Pytanie takie, czy ty masz dostępny podwójny strzał? Bo ty byś był w stanie załatwić podwójny strzał dostępny. Dobrze. Wobec tego teraz tak. Powinieneś gdzieś tam patrzeć tamtego, co się cofnął. Dobrze. Teraz tak, ty. Więc podwójny strzał zlikwiduj tego. I tamtego. Dobra. Jest fajnie. Teraz tak. Ty się przebiegnij tu. Robi się. Się tu i się przeładuj. Mogę sypać dalej! Dobrze. Teraz tak. W porządku. Teraz tak. Czy ten na górze jest przeładowany? Dobrze, przeładuj się. Gotowa do akcji. Ty przemieść się na brzeg ciężarówki. Zaraz będę będziesz lepiej widział. Przeładuj się. Rozwalmy parę łupów. Teraz tak, ty. Przeładuj się. Gotów do akcji. Ty. Zasadź wartę. Ty czy ty jesteś ten, który jest tajniacki? Skarpeta. Zasuwam. Dobrze. Teraz tak. Zank. Tu. Już wyruszam. Przeładuj. Przeładowuję. Dobra. 4 tury. No dobra. Teraz tak. Ten jest włączony. Okej. Przepustowy jest już otwarty, ale to jeszcze nie koniec. Idźcie dalej, uderzeniowy jeden. Jak słodko wali ta woda. Ho, ho, ho. No dobra. Teraz tak. Tu, moi drodzy, jest kolejny zaworek. Ale ja wcale nie mam zamiaru do niego pójść.
sprawie sobie pełne zadanie. Dobrze. Ty na razie zrób sobie tutaj wartę. Ty. Co różnie bywa. Potwierdzam. Chodź. Warta. Ty zrób wartę. Teraz tak, de Jong. Zrób se strzelanie w biegu. Zajmuję pozycję od dołu. Warta. Gdzieś spadną te gnojki. Warto. No i teraz tak. Dobra, warto. I warto. Wszyscy są na pełni. Przygotujcie się, uderzeniowy jeden. Nieprzyjaciel zbliża się do waszej pozycji. Gdzie jest? Bu. Oddamy, tak, tutaj sobie dziś zapiszemy ten stan, żeby się móc ładnie cofnąć. I teraz tak, po pierwsze, co tu można zrobić? Mamy dwóch snajperów. Snajperzy... Tak, tu jest jeden. Wydawało mi się, że dwóch przyleciał. Teraz tak, ten pojazd powinien wybuchnąć. Teoretycznie by go zabił, ale nie wiadomo, czy przez ten murek zabije, więc chyba nie będę ryzykował. Teraz tak, ten ciężki laser coś tutaj zdziała. Dobra, bierzemy tak. Po pierwsze tego małego kurczaka zdejmiemy. Po drugie... Zrób, nieboszczyk. Zasadzimy temu strzał w główkę. Ha, 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 jak fajnie. Dobra. Po trzecie, poświęcimy na ciebie granat. Chociaż nie, może z granatu nie wiecie dlaczego. Bo kawałki broni. Czego ty jesteś, skarbnik laserowego, a ty nie masz podwójnego strzału? Ucieka. Mamy 5 tur. Relay. Tu? Zaraz tam będę. Dobrze. Przeładuj. Pomóż mało jedzenia. Teraz tak. Przeskakujemy po cichu, ale tu się coś nie da. No dobra, ale tam się da. No dobra, tu bym nawet tu. Dobrze. Niech będzie. Lećmy. Już biegnę. To nasz cel. Aha. Idźcie tam i zdobądźcie broń, zanim wszystko pójdzie w cholerę. Cel uaktualniony. Dobrze. Bardzo ładnie. Teraz tak. Nie włączamy tych naszych... gdzie mam tutaj ciężki laser? Teraz tak. Ty snajperka. Widzę, że nie będziesz tu widziała ich. Ta snajperka jest... No, to na wszelki wypadek, gdyby coś spadło z nieba znowu. Ten laserek, koło tych beczek, moi drodzy, stanie nie jest zbyt zdrowe, bo już tam idę. To będzie...
będziemy mieli problem. Gdzie oni tam są? Ach, są za tym. No dobra, przeładunek. Gotowości! Kolejni obcy zbliżają się do pozycji uderzeniowego 1. Co za wredny typ. Przecież nie włączyłem żadnego. Nie włączyłem żadnego tego. No tak to jest, że tutaj się albo włącza. I teraz tak. Co tu zrobimy? Pierwsze tak. Ty musisz go spróbować uspokoić. Dobrze. Zatrzymuję przy odmawiam, nie mam testek. I teraz, moi drodzy, sytuacja wygląda w ten sposób. Tam jest jeszcze jeden snajper. Czy ty możesz zdjąć mi tego? Ten. Wiecie dlaczego? Ten trzymasz był nie warte. Odstrzelony! Masz jeszcze ruch? Nie ma ruchu. Teraz tak. Wiem, że to będzie trochę kłopotliwe. Ale... No za bardzo wyboru. Tam jest jeszcze jeden. Ten mi się odszczeknia, się tylko ten ruszy. Dobra, spadajcie. Kończymy tą misję tego pomosta jednym skokiem tutaj. I wszystko będzie cacem. Tak się zastanawiam, czy mam jeszcze jakąś szansę, bo im więcej ludzi tutaj, znaczy tych naszych zabiję, tym będzie lepiej. Nie, moi drodzy, tutaj zbyt ryzykowne to jest. Wiem, że tam stoi jeden z wartą. Polewam go. Zasuwam. Strzelam w plecy, gnoju. Spadaj. I co? No właśnie. Tak wygląda koniec misji. Zwykle to bawiłem się i wystrzeliwałem wszystkich do zera, a trochę za słabo jestem wyekwipowany. Jakiś Exalt, a to jest nasza Anetka. Proszę, nie rozumiecie. Muszę znaleźć innych. Nie możecie, ja nic nie wiecie. Czy wy w ogóle wiecie, ilu z nas zabili? Tu widać jeszcze nie, na wy zabitych. Umiecie je zabijać? Ale jak? Proszę, musicie mi pomóc znaleźć innych. Doskonała robota, dowódco. Wygląda na to, że broń, której wszyscy szukali, może być cenniejsza niż nam się zdawało. Zabiliśmy tylko 12 obcych, ale moi drodzy, przeżyliśmy bez żadnych strat. Więc teraz tak, no teoretycznie mogliśmy to po prostu rozegrać troszeczkę inaczej, podbiegać na kilka razy, zlikwidować tamtych jeszcze blaszaków plujących jadem, no ale... Misja jest skończona, to się najważniejsze liczy. Powinniśmy poprzerzucać swoich ludzików troszeczkę dalej, no ale wyszło cacy. Wobec tego wracamy. I pierwszą rzeczą to trzeba będzie się przyjrzeć tej Anetce. Posłuchać bajek na jej temat. Popisowa operacja. Żadnych strat własnych. Też się cieszę. Dobrze, Zang, będziesz miał od tej pory dwie rakiety.
zabrać. A, nagrobek, porucznik. Wypłoszenie. Nie, podwójny strzał. Szybkostrzelność, dobra. Co tutaj dalej? Ci mają jeszcze, są niezrobieni. Dobra. Moi drodzy, jeżeli myślicie, że to jest po prostu wszystko. Będziemy w kontakcie, dowódco. Teraz tak. Anet, zakładniczka, którą odbiliśmy z rąk obcych, została im najwyraźniej przekazana przez organizację Exalt. Jak dotąd w ogóle nie chciała mówić, w jaki sposób znalazła się pod ich kontrolą, ani co czyni ją tak cenną, że tak bardzo chcą ją odzyskać. Niezależnie od tego, musimy ją uważnie obserwować. No dobra, to moi drodzy, teraz tak, skoro jest, robimy sobie zapisz grę. A trochę tych możemy usunąć. Usuń ten zapis. Usuń ten zapis. Albo... usuń ten zapis. Albo zapisz grę w tym miejscu. O, będzie fajniej. Dalej. I teraz, moi drodzy, przypominam, teraz jak już mamy ten pomost przeszedł, to jesteśmy troszeczkę na takim etapie. Jest 8 czerwiec. Za 3 dni być 11, to już nie ma co wchodzić. Trzeba się po prostu zastanowić. Najlepiej, o, zaraz zademonstruję. Robimy tak. Łączność, wybierz nowe badania. Budujemy przekaźnik, ale nie teraz. Teraz będziemy badali źródło zasilania UFO, bo potrzebujemy dobrych statków. Rozpocznij za 4 dni. No i moi drodzy, tak, mamy 9 czerwiec. Za 3 dni skończy się modyfikacja genetyczna. I ja bym to zapisał jeszcze raz. I teraz, moi drodzy, w tej okolicy powinniśmy rozpocząć skan. Skan kosztuje 50 dolców. Idziemy sobie tajne operacje. Obecność komórki nieznana. To jest skan zwiadowczy. Jeżeli to naciśniemy za 50 zł, będziemy mogli przeszperać cały świat w poszukiwaniu komórki. Skan zwiadowczy zakończony. O, widzimy, mamy jedną komórkę w Niemczech i drugą w RPA. I najprawdopodobniej za kawałek. To by się niestety wzięło i ujawniło. Teraz tak, Bodzio, ja mam nadzieję, ale jełop z ciebie. Dobra, no właśnie, dobra, spróbujemy, zobaczymy. Wczytaj grę, jeszcze raz. Jeszcze być może przetrwamy te 3 dni, bo przydałaby się nam dziewczyna na tą misję do wysłania. Dobrze. Teraz zrobimy sobie tego skana. Możliwości łącz satelitarnych całkowicie wykorzystane. Tajne operacje, skan zwiadowczy. Skan zwiadowczy zakończony. Dobrze. Zidentyfikowano komórki Exalt. Więc teraz tak. Po zrobieniu wypadałoby tej misji, no wyślijmy, dokąd wysyłamy. Tam, gdzie wyślemy, spadnie panika. W obu miejscach jest po 2. No to się nie wiadomo gdzie. Dobra, wywalmy to w Niemczech. Teraz tak, ja tu chcę dopiluj, w Niemczech. Żeby przygotowano i załadowano najlepszy sprzęt. Tajna operacja. Szukamy naszej dziewczyny. Anetka, nie, Sara. Sara Anderson. Dobrze. I teraz, moi drodzy, co my tu mamy? Wyposażenie. Wyposażenie, ona już jest skóra maskująca. Wiesz co, kochanieńka, ty se załóż pistolet plazmowy. Z niego będziesz w stanie po cichu naparzać dość zdrową. Teraz tak, wyślij operatora na misję, papa. Wysłano agenta mającego przeprowadzić... Czas się kończy. Zaczyna brakować funduszy. Tajny agent będzie tam coś szperał. Teraz tak, w międzyczasie, moi drodzy, spróbujmy sobie obejrzeć tą naszą Anetkę, bo tu się okazuje, że widzisz, Anetka jest snajperem. Nie musi być snajperem. Zdolności. Masz duże? Strzał w głowę. Dobrze. Widok drużynowy. Nie. Szybki strzał to nie. Widok drużynowy. Zatwierdź.
Cholernie dobry teren. Też. Zatwierdź. Dobra, Aneta, co robimy? Powinniśmy cię przebadać. Zrobić ci lepsze nogi. Pytanie, czy mamy czym? 95 meldu. 95 meldu. Tak. To nie jest dużo. Dobra, moi drodzy. I liczymy się z tym, że za chwilę będziemy lecieli na tą... Za ile dni będzie... Tajna operacja jest za 6 dni. Znając złośliwość rzeczy tych komputera, to Anetkę ja bym tu kurczę jednak ale się pewnie coś pojawi. Dobra, chodź Anetka. Anetkę to nie ma co się przejmować nią. Od razu nogi. Za 60 mam tyle kasy. Potwierdź implantację genów. Doskonale. Natychmiast rozpoczniemy przygotowanie kandydata do operacji. Poinformuję cię, gdy proces modyfikacji genetycznej dobiegnie końca. Nie było się co przejmować, dlatego że Anetka może pojechać na tą misję albo nie pojechać. Dobra, wybierz nowe badania. Źródło. Generator Elerium. Bardzo dobrze. Mecha. Mech w nosie z mechem. Tak. Wiecie, już widzieliście te mechy. Teraz tak. Elerium, lekki karabin, karabin plazmowy, nowoczesny myśliwiec, 15 dni. To jest wszystko strasznie długie. Lekki karabin na razie, a ile Elerium? 7. Bierzemy to Elerium. Dobra. I moi drodzy, prawdopodobnie poczekamy sobie. A tu niespodzianka, terror. No dobra, to słuchajcie, moi drodzy, to jest terror na klasyku. Więc nie będzie aż tak bardzo źle. Więc słuchajcie, gdzie polecimy, to się za chwilę okaże. A na razie zakończymy tą misję. Do zobaczenia.